Bartek postanawia przekonać przyjaciela, że powinien zgłosić się na odwyk. Wierzy, że Grzesiek go posłucha. Ja nie przyszedłem się tu z tobą kłócić, a ja chcę tylko przeprosić za wczoraj, nie? Z laską wszystko okej? Okay? No nic jej nie będzie. O, to dobrze. Ja stary, no nie wiem, no. Odwaliło mi coś. Odwaliło kiedyś ci mi. Tak nie odwalało. Nie widzisz, co ten syf robi ci z mózgu? Widzę stary i będę musiał to ogarnąć, nie wiem. Masz rację, jakoś. Będziesz musiał iść na odwyk, na terapię. No tak, stary, pójdę, nie, luz, pójdę. Ale powiedz mi, stary, tak z ciekawości. No. Co ty zrobiłeś z tą działką wczorajszą? Nie. No tak. Nie, ja po prostu nie wierzę. Ty masz wszystko w... masz w... mnie masz w... Kasię, nie chciałeś nas wcale przeprosić. Jedyne, co chciałeś, to odzyskać swoje ćpanie, tak? Stary, bo ty nie wiesz, jak mnie ciśnie, rozumiesz? Ty nie wiesz, co to jest być uzależnionym od takiego czegoś. A co? Co mam ci współczuć? Kiedyś byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Stary, mów mi, co ty zrobiłeś z moją towarem? Człowieku! Ostatnia działka to była, rozumiesz? Spuściłem ją w kiblu! Co ty z tym zrobiłeś? Tak, spuściłem ją w kiblu! Grzesiek, uspokój się. Słuchaj, Grzesiek, dzwoniłem do twojej mamy, naprawdę. Chcemy ci pomóc, porozmawiajmy, dobrze? Grzesiek. Ja nie chcę niczyjej pomocy. Człowieku, ty musisz iść na terapię. Musisz iść na terapię. Nie idę na żadną, stary, terapię. Jestem pełnoletni, sam sobie mogę decydować, gdzie będę chodził, co będę robił, rozumiesz? Grzesiek, ale naprawdę martwimy się o ciebie. Ja wiem, że do niczego cię nie możemy zmusić, ale chcemy ci pomóc. Posłuchaj, no. Ale ja nie chcę waszej pomocy. Zresztą szkoda czasu. Grzesiek, no znamy się trochę. Sam widzisz, jak przez swoje uzależnienie krzywdzisz swoich przyjaciół. Grzesiek. Ty ja musisz, nie rozumiesz? Musisz iść na terapię. Ale nie muszę, jestem dorosły i nie idę na żadną terapię. Zresztą szkoda czasu na takie gadanie. Grzesiek, no dzwoniłem do twojej mamy, zaraz tu będzie, proszę cię, porozmawiajmy. Co się z tobą stało? Ze mną? Tak, ze mną co się stało? Ze mną, stary, nic się nie stało, to z wami się coś dzieje, to wy macie jakieś chore jazdy. Ze mną jest wszystko okej, elo. Grzesiek, no porozmawiajmy, zaczekaj. Pan myśli, że mnie pan zna, ale tak nie jest, pan mnie w ogóle nie zna. A ja teraz nie chcę znać was. No widzisz, Bartek, niestety. Przejmę się.